się i powiedz, jaki program wygrałaś. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Amelia Franciszka Jędrzejczyk. Pochodzę z mniejszej miejscowości w Wielkopolsce ze Złotowa. Uczę się w Poznaniu na ulicy Solnej w klasie pani profesor Kariny Gidaszewskiej oraz Marty Gidaszewskiej. Jasne. Co czułaś będąc na scenie? Będąc na scenie przede wszystkim czułam szczęście, bo konkursy przede wszystkim są bardzo dobrą motywacją do pracy, ale kiedy już dochodzi ten ostateczny moment wykonania konkursowego, no to jest to takie idealne zwieńczenie tej pracy. I no to było wielkie szczęście móc zagrać tutaj w Częstochowie. Super, to się cieszymy. Jak zaczęła się Twoja historia z graniem i czy to Ty chciałaś grać? Moja historia z graniem jest ciekawa, ponieważ jak miałam 6, prawie 7 lat, bo jestem październikowa, byłam na testach Gordona na Solnej i dostałam się do tej szkoły, ale składałam jakby na fortepian, bo jakby od zawsze gdzieś tam myślałam, no chyba będzie ten fortepian. No ale gdy już się dostałam, to rodzice po rozmowie z dyrektorem usłyszeli, że jakby, że skrzypce to jest mój instrument, że ja po prostu, to jest właśnie, po prostu nadaje się do tego najlepiej. I wtedy po prostu stwierdziliśmy, że warto zaufać i poszliśmy w te skrzypce, plus gdzieś tam jestem weselej w domu, bo mój tata też jest skrzypkiem, także sobie muzykujemy często razem, więc cieszę się, że tak się to potoczyło. Super. Dziękujemy Ci bardzo i życzę Wam sukcesu. Dzięki.